temat tego, co zrobić, aby sposób potraktowania stron w sądzie dawał im rzeczywiście poczucie sprawiedliwości. Co zrobić, aby wyroki były jak najbardziej sprawiedliwe. Jakie są najważniejsze wnioski z ostatnich raportów, z ostatnich monitoringów? No jedną z takich rzeczy, na które mocno zwracamy uwagę, jest to, aby sąd wysłuchał stron. Dlatego, że zdarza się, że w tej nawale spraw, z którą mamy do czynienia w sądach, to jest 15 milionów spraw, które rocznie sądy rozpatrują w tej chwili, sędziom niestety trudno jest, można powiedzieć, uniknąć pewnej rutyny, uniknąć pewnego pośpiechu. Tymczasem dla sędziego to może być 10. sprawa tego dnia, dla stron, dla uczestników tego postępowania może być to pierwsza sprawa w życiu. Dlatego bardzo ważne jest, aby sędziowie poświęcili czas i uwagę i wysłuchali przede wszystkim stanowiska stron, okazali im zainteresowanie, pokazali, że słuchają, tak żeby nikt nie miał wątpliwości, czy ta decyzja na pewno zapadła na podstawie wszystkich informacji, które chcieliśmy sędziemu przekazać. To jest jeden z właśnie naszych rekomendacji, naszych postulatów, aby dawać stronom czas i wysłuchiwać je, dawać warunki do tego, żeby mogły swobodnie przedstawić swoje stanowisko. Ale proszę powiedzieć, panie prezesie, jak to wygląda dziś, ta sytuacja, jak ona się zmienia na przestrzeni lat? Czy strony mają czas, czy sędzia jest bardziej urzędnikiem i mówi niezrozumiałym językiem do stron? Czy to się zmienia? Czy macie państwo jeszcze dużo pracy? Te zmiany idą w dobrym kierunku? Czy raczej następuje stagnacja na tym terenie? Pracy jest bardzo wiele, ponieważ niezależnie od tego, że nasza fundacja działa już od 6 lat i odwiedziliśmy, tak jak pan redaktor wspomniał, już 31 tysięcy rozpraw, to tak naprawdę nadal jest wielu sędziów, na których sprawach nie było naszych obserwatorów. Nadal do sądu trafiają kolejne osoby, które są tam po raz pierwszy i tam też potrzebni są obserwatorzy, tam też potrzebna jest ta społeczna kontrola. Po to, żeby sędziom przypominać, że te osoby, które trafiają przed ich oblicze, no są ważne w tym momencie, to jest ich sprawa być może najważniejsza w życiu i należy ją potraktować bardzo indywidualnie. Dlatego chociażby ciągłe powtarzanie tego monitoringu, dlatego prowadzimy coraz to nowe szkolenia, rekrutujemy nowych wolontariuszy, zachęcamy do tego, żeby odwiedzać sądy, bo nie zawsze jest tak, jak byśmy chcieli. Nadal trafiają nasi obserwatorzy na sędziów, którzy krzyczą na świadków, pospieszają strony albo nie pozwalają im się wypowiedzieć, skracając ich zeznania. To, wie pan, wydaje się naturalne, że podczas studiów prawniczych sędzia powinien uczyć się takich podstawowych odruchów, bo to mówimy o takich zwykłych ludzkich odruchach, kulturalnych odruchach, wysłuchanie drugiej strony, nie krzyczenie. Jeśli ktoś nie był w sądzie przez ostatni czas, to trudno mu sobie wyobrazić, że może iść do sądu i sędzia może go skrzyczeć, okrzyczeć. Takie rzeczy naprawdę mają miejsce jeszcze? Na szczęście zdarzają się rzadko, natomiast każdy taki przypadek, każdy sędzia, który właśnie nie szanuje stron, niszczy wizerunek wymiaru sprawiedliwości jako tej instytucji, która działa na rzecz naszego interesu i się po prostu zwyczajnie w świecie bierze to pod uwagę, co my uważamy. Natomiast nadal są te osoby, które powiedzmy psują tutaj tą opinię sądu, takie czarne owce, które no, staramy się jednak tutaj zwracać środowisku sędziowskiemu na te osoby uwagę i starać się pokazywać te przypadki po to, żeby ich było coraz mniej. A jeśli już będziemy uczestniczyć w takim przypadku, to można później do państwa się zgłosić, można opowiedzieć sytuację, wskazać danego sędziego, wtedy państwo też reagujecie, czy działacie raczej zapobiegawczo? Przede wszystkim można działać zapobiegawczo. Można zaprosić naszych obserwatorów. Ja zachęcam wszystkich słuchaczy, którzy mają sprawę w sądzie albo będą mieli sprawę w sądzie, żeby wejść na naszą stronę www.wokandaobywatelska.pl. Wokanda Obywatelska to jest strona, którą stworzyliśmy po to, żeby każdy mógł zaprosić naszego obserwatora na swoją rozprawę i dzięki temu nasi obserwatorzy lokalnie mogą wiedzieć o tym, że sprawa jest i po prostu zwyczajnie ktoś prosi o to, żeby nie był w sądzie sam. I też zapraszam na nasze szkolenia. My je organizujemy w całym kraju. Staramy się być tam, gdzie właśnie potrzebni są obserwatorzy. Jutro jadę do Katowic właśnie, żeby szkolić kolejnych obserwatorów. Można się jeszcze zapisać na naszej stronie na to szkolenie po to, żeby zostać obserwatorem, pomagać innym osobom. Kto właśnie może zostać takim obserwatorem, wolontariuszem? Przede wszystkim trzeba być osobą pełnoletnią, ponieważ tylko taki wymóg stawia nam prawo.
osoby, które chcą obserwować rozprawy, muszą być pełnoletnie. Druga sprawa to jest przejść szkolenie, czyli właśnie dać się nam poznać, zapoznać się z zasadami, jakimi działamy, zasady obiektywizmu, niezależności, szacunku dla i stron, i sądu. I można wtedy włączyć się do programu obywatelskiego monitoringu sądów jako nasz wolontariusz, jako obserwator. I później jak taka praca, działalność, wolontariat wyglądają? Wolontariusze odwiedzają sądy w czasie wolnym, czyli tutaj nie narzucamy żadnej określonej liczby godzin pracy wolontariusza, ale wtedy, kiedy wolontariusz ma czas, udaje się do sądu, czeka na wywołanie rozprawy, wybierając ją zupełnie przypadkowo albo właśnie na zaproszenie jakiejś ze stron, wchodzi razem z innymi uczestnikami i siada na ławach dla publiczności. Wolontariusz, obserwator nie musi zabierać głosu, poza ewentualnie udzieleniem sędziemu informacji, że jest się w charakterze publiczności, ani na przykład świadka, notuje swoje obserwacje za pomocą naszych formularzy obserwacji. Stosujemy takie narzędzia obserwacji w całej Polsce takie same, dzięki czemu te dane, które zbieramy, są właśnie porównywalne, umożliwiają nam prowadzenie analiz i porównań z czasem, jak się sytuacja w sądach zmienia. Nie jeden już raport, monitoring Państwo przeprowadziliście. Co później się dzieje z tymi danymi? One trafiają do sądów, do konkretnych sędziów. Jaki jest oddźwięk? Czy sędziowie chętnie korzystają z Waszych obserwacji, z Waszych porad? Tak, właśnie to jest bardzo zachęcające, że jest bardzo wielu sędziów, którzy interesują się tym, jak ich praca jest postrzegana i co mogą zrobić, aby była postrzegana lepiej, aby rzeczywiście ludzie wychodzili z sądu z poczuciem sprawiedliwości. Tacy sędziowie nie tylko czytają nasz raport, który jest co roku rozsyłany do wszystkich sądów w Polsce, ale nawet zapraszają nas do swoich sądów po to, żebyśmy mogli przedstawić te wyniki badań ich kolegom, przedstawić te zasady sprawiedliwości proceduralnej, dzięki której zwykły człowiek, zwykły Kowalski może wyjść z sądu z poczuciem, że sąd go potraktował godnie. Widać takie zainteresowanie ze strony samego środowiska. Ja nie mówię tutaj oczywiście o wszystkich sędziach, bo też są wśród sędziów osoby, którym się nie podoba to, co robimy oczywiście. Nie podoba im się kontrola ze strony obywateli, ale na szczęście tych sygnałów dostajemy mniej. Częściej jest to jednak uznanie dla tej ciężkiej pracy, którą wykonują wolontariusze, pomagając w zasadzie sędziom, pomagając sądom lepiej działać. Ale jest taka możliwość, że wolontariusz może zostać niewpuszczony na salę rozpraw, że obywatel może wejść czy nie może wejść jako obserwator, nawet nie będąc Państwa wolontariuszem? Tak jak mówiłem, nie trzeba być naszym wolontariuszem, żeby uczestniczyć w rozprawach. One są z zasady jawne, o tym mówi artykuł 45 Konstytucji, ale mówi też o pewnych wyjątkach. I są wyjątkowe sprawy, które rzeczywiście odbywają się za zamkniętymi drzwiami. Są to sprawy, które dotyczą zdrowia psychicznego, dotyczą opieki nad dziećmi, na przykład sprawy rozwodowe są właśnie rozpatrywane za zamkniętymi drzwiami, albo w wyjątkowych sytuacjach sąd wyłącza jawność, na przykład ze względu na charakter zeznań, które mają paść, na przykład mają być to jakieś tajemnice państwowe. Ale to są tylko i wyłącznie wyjątki, musi być uzasadnienie, a także osoby, które biorą udział w takich rozprawach, które są z wyłączeniem jawności, one też mogą zaprosić na rozprawę swoje osoby zaufane. Dwie osoby zaufane może każda ze stron zawsze zaprosić i nasi obserwatorzy też mogą w takim charakterze wystąpić, więc nawet jak są zamknięte drzwi do sali rozpraw, nawet jak jest utajniona rozprawa, to i tak osoby mogą z zewnątrz obserwować, ponieważ ta zasada kontroli społecznej, kontroli obywatelskiej jest tutaj bardzo ważna, bo władza sądownicza jest niezależna od władzy ustawodawczej i wykonawczej i żeby społeczeństwo mogło nabierać przekonania, że władza sądownicza dobrze pracuje, dobrze im służy, dobrze nam służy, jest potrzebna ta forma kontroli, jaką jest właśnie publiczny charakter rozpraw. Bartosz Filitowski, prezes Fundacji Courtwatch Polska, był gościem Polskiego Radia 24. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. W Berlinie dziś o 19:00 spotkanie na szczycie w tak zwanym formacie normandzkim. Przywódcy Rosji, Ukrainy, Niemiec i Francji będą rozmawiać o konflikcie rosyjsko-ukraińskim. To pierwsze konsultacje na takim szczeblu od roku. Do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy do spotkania rzeczywiście dojdzie. Dopiero wczoraj potwierdzono, że w Berlinie pojawią się Władimir Putin, Petro Poroszenko i François Hollande. Kanclerz Angela Merkel studzi jednak oczekiwania co do efektów rozmów. Jak powiedziała, nie należy spodziewać się cudów, bo wciąż istnieją poważne rozbieżności pomiędzy stronami konfliktu w Donbasie. Merkel zastrzegła jednak, że trzeba wykorzystać każdą okazję, aby spróbować osiągnąć postęp. Pałac Elizejski poinformował tymczasem, że po rozmowach na temat konfliktu na Ukrainie Merkel, Hollande i Putin będą rozmawiać na tematy dotyczące sytuacji w Syrii. Moskwa jest ostro krytykowana przez społeczność międzynarodową za udział w bombardowaniach Aleppo. To pierwsza od 4 lat wizyta rosyjskiego prezydenta w niemieckiej stolicy.
pierwszych 9 miesiącach tego roku drogą morską przybyło do Włoch ponad 20 tysięcy nieletnich, którym nie towarzyszyli rodzice ani opiekunowie. Na problem ten zwraca uwagę UNICEF, Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci, a niedawno papież Franciszek pisał o nim w orędziu na przyszłoroczny Dzień Migranta i Uchodźcy. Z Rzymu więcej na ten temat Marek Lenert. Zjawisko podróżujących samotnie małych uchodźców jest coraz powszechniejsze. W ubiegłym roku było ich ponad 12 tysięcy, w tym liczba ta już się prawie podwoiła. Zaniepokojenie budzi fakt, że stanowią oni już 90% wszystkich dzieci i młodocianych przybywających do Europy drogą morską. W ubiegłym roku było ich 75%. Stanowi to nowy problem dla Włochów, ponieważ procedury w przypadku nieletnich imigrantów są znacznie bardziej czasochłonne i złożone aniżeli w przypadku dorosłych. Są również trudności z ich zakwaterowaniem, ponieważ muszą być odseparowani od pełnoletnich. Wymagają również szczególnej profesjonalnej opieki lekarskiej. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 3:32. To ma być historyczna operacja wojskowa. Międzynarodowy atak na irackie miasto Mosul, od ponad 2 lat okupowane przez bojowników tzw. Państwa Islamskiego. W akcji bierze udział 30 tysięcy irackich żołnierzy, 4 tysiące kurdyjskich peszmergów, sunnickie milicje plemienne i jednostki antyterrorystyczne. O tym w debacie poranka mówili szefowa Amnesty International w Polsce Draginia Nadazdin, były ambasador Jan Natkański i dr Maciej Milczanowski z Centrum Studiów nad Terroryzmem Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Rozmawiał Robert Walenciak. Powiedzmy sobie jakieś na pytanie podstawowe. Cóż to jest Mosul? Jakież to jest miasto? Kto tam mieszka i ile osób tam mieszka? Mosul jest drugim co do wielkości miastem Iraku. Był miastem wielowyznaniowym i wieloetnicznym. Mieszkają pewno równo Arabowie, jak i Kurdowie, jak i Turkmeni. A z punktu widzenia wyznaniowego sunnici, szyici, chrześcijanie. Oczywiście te dwa, rodzaje jedności zostały przepędzone po objęciu władzy przez islamistów w czerwcu 2014 roku. Szyici, chrześcijanie zostali szyitom po prostu groziła śmierć. Chrześcijanie też mieli zniszczone kościoły, bo to reguła działania państwa islamskiego. Zresztą większość znalazła się w obozach dla uchodźców na terenie autonomicznego okręgu Kurdystanu. Mówiono o Mosulu, oceniano ilość ludności na 2 miliony przed zajęciem, przed wojną. Ponieważ chrześcijanie wyszli, sunnici uciekli, ciągle ktoś uciekał spod tej jedynej sprawiedliwej muzułmańskiej władzy, więc dziś się ocenia na 1,5 miliona ludności Mosulu. To jest duże, to jest olbrzymie miasto z dużą liczbą ludności i stąd te kasandryczne, że tak powiem, przepowiednie dotyczące losów miasta, kiedy rozpoczęła się, ale jeszcze do samego miasta nie dotarła ofensywa przeciwników państwa islamskiego. Ja mam pytanie do doktora Macieja Milczanowskiego. Jak to się mogło stać, że tak wielkie miasto zostało tak łatwo zdobyte przez bojowników, żołnierzy państwa islamskiego? Tak, to była bardzo dobrze zaplanowana operacja propagandowo-militarna i na fali takiej ogromnej niechęci sunnitów do współpracy z rządem w Iraku, gdzie szyici zaraz po opuszczeniu przez Amerykanów w Iraku zaczęli dokonywać czystek we wioskach na północ od Bagdadu, w samym Bagdadzie też, to powodowało duże zniechęcenie właśnie sunnitów. Sunnici szukali jakichś reprezentacji w Iraku, dlatego że rząd po deklaracjach bardzo szumnych o rządzie jedności narodowej tak naprawdę nie realizował tych obietnic i sunnici zostali pozostawieni samym sobie. Po Al-Kaidzie, która działała bardzo aktywnie, postanowiono stworzyć coś na kształt państwa. Oczywiście w wielkim skrócie to przedstawiam.
I to państwo miało poparcie społeczne części sunnitów. Część sunnitów, no, jakby widząc, w jaką to stronę zmierza, nie popierała tego państwa oficjalnie, ale braku jakby lepszej reprezentacji, no przynajmniej nie byli nastawieni przeciwko. To spowodowało, że rzeczywiście te postępy ISIS były niesamowite i szczególnie na północy Iraku, właśnie w Mosulu, no, rządowe siły nie mogły się utrzymać, tym bardziej, że brutalność egzekucji nie tylko żołnierzy, ale także przedstawicieli sądów, policji, urzędów w bardzo brutalny sposób straszyły tak mocno, że po prostu siły rządowe uciekały z popłochu, zostawiając cały sprzęt. Ale to właśnie rząd iracki przegrał tutaj, jak to się mówi, walkę o serca, umysły Irakijczyków. Skupiło ono się tylko na konsolidacji szyitów. No to spowodowało właśnie tak łatwe postępy, a teraz próbuje się to odwrócić. Amerykanie ogromny nacisk kładli na to, żeby siły koalicji zdobywały Mosul, a nie szyici. Szyici z kolei wydają takie propagandówki, które pokazują, że będą bronić chrześcijan. No wszystko fajnie, żeby to było tak jak na tych propagandówkach, to będzie bardzo dobrze, ale obawiam się, że ta gra nie będzie tak humanitarna, jak to pokazują właśnie w internecie. Czyli 2 lata temu przyjechało kilkadziesiąt Toyot, na pace w tych Toyotach byli żołnierze państwa islamskiego i przegonili uzbrojoną przez Amerykanów armię, która uciekła, zostawiając najnowocześniejszy sprzęt. Tak to wyglądało. Tylko że ta armia wcześniej dokonywała właśnie czystek na sunnitach i dlatego ta armia wiedziała, że nie ma oparcia w społeczeństwie. I ta armia wiedziała, że jej pozycja w północnym Iraku jest bardzo, bardzo kiepska, bardzo wątpliwa. I z tego względu, moim zdaniem, w dużej mierze tak łatwo przegoniło właśnie te siły rządowe. Gdyby ta sytuacja społeczna właśnie była inna, no to zupełnie inne morale by było armii, która tam wtedy stacjonowała. A jaką mamy teraz sytuację społeczną? Jeżeli chodzi właściwie o sytuację i humanitarną, i społeczną, jest ona bardzo, bardzo niepokojąca. Amnesty International jeszcze 2 lata temu dokumentowała właśnie po przybiciu tych sił tak zwanego państwa islamskiego do Mosulu, dokumentowała na szeroką skalę właśnie zakrojone zbrodnie wobec jezidów, wobec chrześcijan, wobec szyitów. I teraz mamy takie obawy, że z jednej strony widzieliśmy, że odbicia innych terytoriów i miast, jak to miało miejsce właśnie po wyzwoleniu miasta Faludży pod koniec maja i na początku czerwca tego roku, niestety często się łączą z zemstą na cywilach, na właśnie sunnitach. I tu mamy ogromną obawę, że ludność Mosulu może spotkać podobny los. Dlatego opublikowaliśmy dzisiaj raport dokumentujący te zbrodnie po wyzwoleniu Faludży, ale również dotyczący innych wręcz zbrodni wojennych przez siły rządowe, ale również przez szyickie milicje, które mają wygląda na to, że mają całkowicie wolną rękę, żeby robić co chcą. Opublikowaliśmy ten raport i dokumentowaliśmy przypadki właśnie i porwań, i tortur, i pozasądowych egzekucji. Apelując do władz Iraku, jak również do władz kurdyjskich, żeby absolutnie nie pozwolili na to, żeby cywile Mosulu stali się ofiarami kolejnych takich fał de facto zemsty. Panie ambasadorze, to jest możliwe. Irak, który pan pamięta jeszcze z czasów młodzieńczych, to nie było państwo, w którym walczył każdy z każdym, prawda? Nie. Wspominałem tu pani, że nawet jak była wojna iracko-irańska, to szyici iraccy byli wiernymi żołnierzami w armii irackiej przeciw Iranowi. Irak się rozpadł w wyniku inwazji Stanów Zjednoczonych. Trzeba to przyznać. Trzeba mówić imiennie o politykach, którzy są odpowiedzialni za stworzony bałagan. Pan Wolfowicz, prawda? To chyba też. No tak, też. Prawica ówczesna amerykańska, która doszła do wniosku, nie interesował ich w tym stopniu dyktatura Saddama Husseina. Rzeczywiście.
kolokwialnie mówiąc, rzeźnika, a nie przywódcy kraju. Kraju, który sam zbudował. W której to budowie także uczestniczyliśmy, nasze firmy to robiły. Można by cały szereg projektów gospodarczych zrobić. Mosul cukrownia, kopalnia siarki pod Mosulem, most w Tykricie, pierwsza w tych, na południu w okolicach Kerberi wapienniki, irygacja, droga, Dromek zbudował drogę w stronę Jordanii między Bagdadem a granicą jordańską. Wiele osób, tysiące osób przecież tam pracowało, ale wracam do tego nazywania po imieniu. Tu nasz współuczestnik mówił o tym terrorystycznym przygotowaniu czy powodach sukcesu Państwa Islamskiego. Trzeba nazwać po imieniu. Nuri Maliki jest w równej mierze były premier Iraku i nadal funkcjonujący przywódca jednej z partii politycznych. Jest w równym stopniu odpowiedzialny za utworzenie Państwa Islamskiego jak Kaida i jej działacze w Iraku wówczas, na przykład Mysab Zarkawi. Tym łatwiej się nastąpił rozpad społeczny, narodowy, że szyici, którzy są ilościowo większością mieszkańców Iraku zawsze byli zdominowani przez sunnitów, że byli mniejszością, ale od utworzenia państwa irackiego na początku lat 20. XX wieku do końca rządów Husseina, Saddama Husseina, to oni dominowali we władzach. To jest teraz taka barówka dla chrześcijan jeszcze, dwa czy trzy ministerstwa, które oni mieli. Nigdy nie, to znaczy zawsze był chrześcijanin gdzieś w rządzie. Chociaż chrześcijanie nigdy nie mieli swojej reprezentacji politycznej w sensie partii czy ugrupowań politycznych. No takim chrześcijaninem znanym na świecie był Tariq Aziz, który różne funkcje pełnił, wicepremier i wieloletni minister spraw zagranicznych za Saddama Husseina. Zmarł niedawno na wygnaniu w Katarze. I mam pytanie do pana doktora. Jak ten szturm może się odbywać? Czy rzeczywiście to będzie wiele tygodni trwało, czy też może się uda i ci żołnierze państwa islamskiego po prostu uciekną i znikną i wtedy to wszystko odbędzie się dosyć łatwo? Tutaj są sprzeczne informacje, dlatego że z jednej strony wydaje się, że było bardzo dużo takich informacji o tym, że tak naprawdę przywódcy państwa islamskiego już dawno opuścili Mosul, przenieśli się do Rakki. Bardzo wielu bojowników, którzy byli prominentni i właśnie oni tą ideologię tam przeszczepiali, oni także razem z nimi uciekli. I to nie bójmy się tego powiedzieć, uciekli. Po prostu uciekli przed atakiem, mimo że cała ich ideologia polegała na tym, że nie boją się wroga i tak dalej. No wszystkie te propagandowe treści, które cały czas przekazują, polegały na tym, że oni właśnie mają stać ze swoimi żołnierzami i nawet dać się zabić za to, w co wierzą. A tymczasem uciekli pierwsi razem z majątkiem, samochodami uciekali do Rakki. A więc część tych ideologów znikła. Oczywiście przed ucieczką przygotowali ludzi, którzy są bezwzględnie gotowi poświęcić się i oni rzeczywiście wysadzą się, zabiją i tak dalej. Jak dużo z tych ludzi bez tych ideologów będzie tam się utrzymywać? Na pewno nie tylu, ilu gdyby wszyscy razem tam rzeczywiście tak się poświęcali za to, co niby wierzą. Tak naprawdę oczywiście jest to polityka, która wykorzystuje ludzi na różne sposoby i dlatego wydaje mi się, że będzie tu możliwość oddziaływania. Mi się na przykład bardzo podobała akcja zrzucenia ulotek z Mosulu. Właśnie te filmiki propagandowe, które oczywiście tam nie docierają, ale każda forma przekonywania ludzi do tego, żeby nie angażowali się w walkę, będzie dobra, tylko że tak jak mówię, potrzebne jest już przewidzenie planu, już zasygnalizowanie tego, co spotka tych ludzi po przyjęciu. To, co mówiła pani bardzo słusznie, poprzednie inwazje, poprzednie ataki, zajęcia miast i wiosek na południe od Mosulu, to pokazywały, że niestety dochodziło do czystek, dochodziło do tortur, do zemsty bojowników szyickich, szczególnie z milicji na sunnitach.
No i te przykłady pokazują, że to na pewno nie zachęci do współpracy stronników także z Mosulu. Także ta operacja może przebiec szybko, jeżeli społeczeństwo Mosulu, sunnici właśnie, no nie poprą bojowników, no a może przebiegać bardzo opornie, jeżeli tych bojowników tam będzie bardzo dużo. Także wiele zależy od tego, jak ta operacja będzie przeprowadzana. Nie można użyć ciężkiej artylerii, no bo to uderzy przede wszystkim cywilów. Więc to nie może być taka klasyczna operacja jak II wojna światowa. To musi być operacja bardziej złożona i bardziej polegająca na uderzeniach oddziałów specjalnych. Podejrzewam, że Amerykanie, Kanadyjczycy, którzy są i zarówno wśród peszmerków, jak i po stronie rządowej, no będą tam grali główne skrzypce. Także to będzie na pewno dobrze operacyjnie przeprowadzone działanie. No ale bardzo istotne jest moim zdaniem właśnie ta społeczna kwestia. Jak bardzo społeczeństwo uwierzy tym, którzy zajmują dzisiaj Mosul, i będzie otwarte na tych nowych zdobywców, którzy mają zaprowadzić pokój, a nie te brutalne rządy państwa islamskiego. Cywile mogą być zakładnikami tych żołnierzy broniących miasta? Nie, tak, oczywiście, że to będą też zakładnicy, będą ludzie zmuszani, to absolutnie, tylko że bardzo ważne, czy oni będą tylko zmuszani, czy oni będą się tak bali szyitów, że będą naprawdę oddawali życie za to, żeby powstrzymać tą inwazję. To jest bardzo istotne. Mam właśnie obawy, że będą brani zakładników, ale też, tak jak mówił pan doktor, jest wiele powodów, żeby lokalna ludność obawiała się przybicia szyickich milicji i mogła się zdecydować na ucieczkę. I pod tym kątem UNHCR, Agenda Organizacji Narodów Zjednoczonych, właśnie zaalarmowała, że możemy mieć do czynienia z kryzysem humanitarnym, jeżeli wiele osób jednak zdecyduje się na ucieczkę przed działaniami wojennymi i przed samymi działaniami milicji szyickich, wówczas trudno szacować, czy będziemy mieć do czynienia z setkami tysięcy osób, które uciekają. Jedna z opcji, o której głośno w mediach, jest taka, że niewykluczone, że droga na zachód zostanie otwarta, czyli droga w kierunku Syrii. Pamiętajmy, że Aleppo jest całkiem niedaleko od Mosulu i to, co się dzieje w samej Syrii, nie napawa nas optymizmem, bo ci ludzie de facto nie mają dokąd uciekać. Z drugiej strony wydaje mi się, że kluczowe jest to, co właśnie też pan doktor powiedział, że te działania wojenne, które będą miały teraz miejsce, nie mogą polegać na takich zmasowanych atakach, na lotach, które będą niszczyć miasto i równać go z ziemią, bo cały czas na Mosul mamy do czynienia z miastem, którym żyje, no, wydaje się, że według obecnych szacunków ponad 1 milion ludzi jednak. Panie ambasadorze, czy to Mosul może podzielić los Aleppo, czy raczej to na szczęście nie jest? No więc to są te pytania, które podniósł już pan doktor Milczanowski. Obraz nie jest klarowny. Ofensywa, panie redaktorze, rozpoczęła się wczoraj bladym świtem, wczesnym porankiem, poniedziałek. Ta ofensywa trwa, ale ona zmierza do przedmieść. Kurdowie na przykład zajęli wiele miejscowości, bo byli 20-30 kilometrów na wschód i północ od Mosulu, ale nie wejdą do miasta. Takie jest uzgodnienie między przywódcą kurdyjskim Barzani i premierem Iraku Abadi. Wojska irańskie są znacznie dalej. Te na południu, które są zgromadzone w Tiara, są około 60-70 kilometrów. Te, które są w regionie Kirkuku, są w granicach 40 kilometrów. Na Mosul obawiam się, że punktowo będzie bombardowany, przede wszystkim przez lotnictwo koalicji międzynarodowej pod kierownictwem Amerykanów. Czy będzie ostrzał artyleryjski? Będzie, chociaż im bliżej ten pierścień się będzie zaciskał, tym istnieje większa groźba. Choćby ostrzał artyleryjski jest gorszy, bo jest mniej celny w stosunku do miasta wypełnionego przez ludność cywilną. Tam są jeszcze inne elementy. Od dawna premier Abadi powiadał,